powiemy to głośno, nadmierna konsumpcja cukru odpowiada za przynajmniej połowę przypadków otyłości, zwiększając przy tym ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2 oraz chorób układu sercowo-naczyniowego. Do objawów nadmiernego spożywania cukru należą m.in. przeziębienia, ospałość, nadaktywność, po której następuje okres braku energii, infekcje drożdżakowe, depresja i wahania nastroju. Długoterminowe konsekwencje są poważniejsze, to m.in. rak piersi, cukrzyca, choroby serca i nerek. Jeśli sądzisz, że słodzone napoje, soki owocowe, płatki śniadaniowe i sklepowe owocowe jogurty są zdrowe, to bardzo się mylisz. Jest zasadnicza różnica między cukrem zawartym w wymienionych produktach a cukrem w świeżych owocach, warzywach i nabiale. Dodawany cukier wchodzi w konflikt z pożytecznymi bakteriami w naszych jelitach, podnosi poziom cukru i insuliny we krwi oraz przyczynia się do powiększenia tkanki tłuszczowej w okolicach brzucha, płuc i bioder. Taki cukier jest obecny w gazowanych napojach i wszelkiego rodzaju przetwarzanych produktach, jak sery do smarowania czy sosy, a nawet w pożywieniu dla niemowląt. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że cukier jest najgorszym składnikiem współczesnej diety. Na przestrzeni czasu im więcej jesz cukru, tym twoje ciało łatwiej go absorbuje, co z kolei prowadzi do rozwoju wyżej wymienionych symptomów i chorób. Cukier jest też uzależniający, więc kiedy spróbujesz go wyeliminować, najprawdopodobniej doświadczysz klasycznych objawów odstawienia, jak silne łaknienie cukru, zmęczenie, bóle głowy, depresja i poirytowanie. Twój mózg został zaprogramowany, by chcieć słodyczy i nie podda się tak łatwo. Badania wykazały jednak, że po odstawieniu cukru na jedyne 2 tygodnie może znacznie zmniejszyć wrażliwość twojego ciała na niego. Oto prosty plan diety, który pomoże ci wyeliminować dodawany cukier i poprawić stan zdrowia. Na co więc jeszcze czekasz? Dzień 1, śniadanie, 3 gotowane jajka lub szklanka płatków owsianych z orzechami, lub migdałami. Drugie śniadanie, mała miseczka mieszanych orzechów. Obiad, pierś z kurczaka z warzywami, buraki, fasola i rzepa. Kolacja, łosoś i gotowanymi na parze brokułami i pieczarkami. W ciągu dnia wypij też przynajmniej 2 litry wody. Dzień 2, śniadanie, jajecznica z 3 jajek ze szpinakiem lub brokułami. Drugie śniadanie, mała miseczka mieszanych orzechów. Obiad, sałatka z kapusty z marchewką, oliwą, solą, sokiem z cytryny, pietruszką i żółtą papryką i octem jabłkowym. Kolacja, pieczony dorsz z brukselkami z rusztu i rzepą lub gotowane na parze warzywa z fasolą. W ciągu dnia wypij też przynajmniej 2 litry wody. Dzień 3, śniadanie, jajecznica z 3 jajek z krewetkami i orzechami włoskimi z sałatką z rzodkiewek. Drugie śniadanie, mała miseczka mieszanych orzechów. Obiad, pieczony kurczak z oliwkami, tymiankiem i cebulą. Kolacja, ciemny ryż z pomidorami, pieczarkami i bazylią lub mięso w sosie grzybowym z czosnkiem, selerem, cebulą, marchewką i tymiankiem. W ciągu dnia wypij też przynajmniej 2 litry wody. Aby uzyskać jak najlepsze rezultaty, warto spróbować trzymać się tej diety przez dłuższy okres czasu, nawet około 50 dni bez przerwy. Postaraj się również zastąpić swoje ulubione słodzone napoje ich zdrowszymi odpowiednikami. Zamiast słodzonego cappuccino wypij czarną kawę bez cukru lub zieloną herbatę. Spróbuj też najlepszego napoju na detoks, jak wymyśliła ludzkość, do dzbanka wody wrzuć pokrojone pomarańcze, grejpfruty, jagody i świeżą miętę. Uwierz, jeszcze nam podziękujesz. Dzięki trzymaniu się tej diety zobaczysz fantastyczne rezultaty już w ciągu paru tygodni. Po okresie początkowym twoja ochota na cukier się zmniejszy, a twoje ciało będzie czuło się lżejsze i czystsze, a umysł będzie bystrzejszy. Po doświadczeniu takich zmian, gwarantujemy, że nigdy już nie wrócisz do starych nawyków.